Kiedyś musiało się to stać. Kiedyś mnóstwo ludzi przekonywało mnie do tego, że jestem skazany na kanał wideo. Ja im wtedy zawsze mówiłem, nie mam o tym bladego pojęcia. Nie wiem, jak się to robi. Kręciłem jakieś materiały, ale jakoś nigdy mi się nie chciało bawić w montaż, nigdy mi się nie chciało bawić w jakieś efekty. Aż wreszcie pojawili się ludzie, którzy zaczęli regularnie kręcić moje wypowiedzi, a później z ciekawości raz i drugi zapytałem ich o statystyki i okazało się, że dziesiątki tysięcy ludzi to oglądają. Słusznie czy nie, bo jakby nie jestem przekonany o swojej nieomylności i boję się, czy przypadkiem kiedyś na żywca nie pojadę w maliny. A doprowadziliśmy do sytuacji, w której oglądacie mnie. Oglądacie mnie nie na moich kanałach, tylko na kanałach, gdzie występuję gościnnie. I to ci ludzie mi podpowiedzieli. Bardzo dziękuję kanałowi Pompa Ciepła, żeby zacząć opowiadać na bieżąco, żeby nie czekać do posta zamieszczonego gdzieś w środku nocy, tylko żeby od razu na gorąco wam mówić. Jeszcze chyba nie jestem gotów do tak zwanego live'a, tak? Jeszcze nie jestem gotów, żeby na gorąco odpowiadać na wasze pytania w trakcie jazdy samochodem, bo to chyba nie byłby najmądrzejszy pomysł. Ale spróbujemy rozpocząć kanał wideo. Mówiąc my, mam na myśli, że będę to tworzył nie tylko sam, w sensie, że będziecie robić to razem ze mną. W sensie, że będziecie pewnie zadawać pytania, komentować albo pisać, co się wam nie podoba. I chyba zaczniemy od tego, że chciałbym was zapytać, czego byście chcieli na tym kanale. W sensie, czy ja mam wam opowiadać, jak wyglądają kulisy podejmowania niektórych decyzji? Bo to na pewno jest interesujące, ale to są też takie kulisy, które jak w przypadku maili Dworczyka, one odsłaniają słabe podbrzusze. Czy też chcielibyście zobaczyć na przykład, jak wygląda proces legislacyjny? Bo to wcale nie jest taka banalna sprawa, żeby opowiedzieć, w jaki sposób powstaje nowelizacja, co czasem nawet dla mnie przypomina Black Magic. Bardzo chętnie usłyszałbym też od was, jakie tematy was nie interesują. No bo bardzo wielu ludzi zwraca mi na to uwagę, że czasem pisze rzeczy, które są tak zwane off-topicowe. No i ja oczywiście mogę wam doradzać, co myślę, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Albo jak moim zdaniem będzie rozwijała się elektromobilność, albo co można już dzisiaj podejmować, jeśli chodzi, jakie decyzje można podejmować, jeśli chodzi o magazynowanie energii. Te wszystkie rzeczy po prostu mają sens. Natomiast ja bym bardziej chciał usłyszeć, czego wy chcecie, dlatego że ja mam jakąś tam wizję tego, ale to ja tego nie robię dla siebie. W sensie jakby moje ego już jest wystarczająco napompowane, moja żona regularnie bierze szpilkę i pach, 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 i już jest po ego. Więc rzecz jest w tym, żebyście to wy powiedzieli, czego chcecie. Żebym mógł bardziej dopasować się do tego, czego wy chcecie, dlatego że też widzę po statystykach innych moich wypowiedzi, w innych materiałach, że niektóre rzeczy się wam podobają bardziej, niektóre mniej. Ja bardzo interesuję się rzeczami popularno-naukowymi. Bardzo chętnie opowiadam o tym, co widziałem w Stanach Zjednoczonych, bo pewnie jak wiecie, znakomita część mojej rodziny mieszka na wschodnim wybrzeżu, a dokładnie bardziej już na Florydzie. W związku z tym zacznę od tego, że chciałem pogratulować Jonathanowi. Jonathan dostał pracę właśnie w przemyśle kosmicznym, przy najnowszym pomyśle kosmicznym Jeffa Bezosa. Niewiele mogę powiedzieć, dlatego że czasem jest tak, że z racji tego, że rodzina amerykańska jest podłączona do biznesu kosmicznego i biznesu obronnego, to o wielu rzeczach wiem. Mogę próbować coś przemycić, ale też jak pan za dużo gadał, no to później mogę mieć problemy z wjazdem, albo oni będą mieli tam problemy z mojego powodu. Więc Jonathan, just, you know, I got this tremendous news that you are working for them. Po drugiej stronie mamy do czynienia z ludźmi, z wami, z odbiorcami, z czytelnikami, którzy ponadstandardowo kumają. I to nie jest jakiś płytki ukłon w waszą stronę, natomiast widzę grupę ludzi, którzy albo lajkują, albo komentują, albo na Facebooku próbują gdzieś to udostępniać i widzę, pewnie z głowy nie będę w stanie otworzyć tych nazwisk, ale widzę po waszych ikonach, po waszych awatarach, widzę te same twarze, widzę te same nazwiska ludzi, którzy wyciągają poprawne wnioski. Nawet widzę dwóch takich zawodników, którzy wyciągają te wnioski znacznie lepiej niż ja. Widzę ludzi, od których też się mogę uczyć, bo wtedy, kiedy mnie karcą, albo kiedy piszą, nie, nie, stary, to nie tak działa, ja też się uczę, tak? No ja, no, uczę się, po prostu się uczę.
A widzę też ludzi, którym się chce czytać, bo jak pewnie wiecie, no Facebook udostępnia dosyć dużo danych analitycznych. One są oczywiście drewniane, ja bym wolał, żeby one były inne, ale to pewnie każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie, czego by chciał. Te dane pokazują, że jednak czytacie. Te dane pokazują, że to nie jest tak, że tylko to się wam przebija w reelu, że interesujecie się tym, że na profilu związanym z energetyką odnawialną interesuje was nie tylko elektromobilność czy magazynowanie energii, ale że jednak klikacie te rzeczy, gdzie mówię o prawach człowieka, gdzie mówię o medycynie, gdzie mówię o szczepieniach, gdzie mówię o takim popularno-naukowym rozumieniu, że nauka służy ludziom, że nauka jest dla nas. Bo to jest chyba główny mój przekaz z otwierającego wideo. Elegancko włączyliśmy się drogą. A mianowicie nauka traktowana z należytym szacunkiem, ona nam służy. A najważniejsze w tym całym przekazie jest to, że dzisiaj bym chciał, żebyśmy zaczęli dialog. To znaczy, ja nie chcę robić tego wideo tylko po to, żeby się produkować, bo na to mi zwyczajnie szkoda czasu. Ja bym chciał także od was się uczyć, bo zakładam i też widzę, i też w realu miałem okazję poznać parę osób spośród moich czytelników, Anatol, pozdrawiam, że są to ludzie poukładani, wykształceni, z niebanalną karierą zawodową, kumaci na maksa, i też bardzo skłonni do kooperacji. Myślę, że gdyby Anatol, to akcja Maska dla Medyka by się po prostu nie wydarzyła, a jeśli udało się prawie rok temu zaprząc absolutnie tysiące ludzi, którzy zbierali maski, którzy robili przejściówki, którzy tłumaczyli, co to są filtry mikrobiologiczne, to właśnie dzięki takim ludziom jak Anatol. Więc tak, ja absolutnie uważam, że to będzie miejsce naszych spotkań. Myślę, że to też będzie miejsce wymiany informacji, mojej też edukacji w tych obszarach, gdzie zwyczajnie mi jej brakuje, bo jeśli myślicie, że mam na przykład uprawnienia sapowskie, to nie, nie mam. Jeśli myślicie, że znam się na fizyce jądrowej, nie mam o tym bladego pojęcia, jak potrzebuję, no to najwyżej coś tam się dokształcę, ale ja nie wierzę w książki pod tytułem "W dwa weekendy zostaniesz żeglarzem". Aha, no tak, pewnie będę próbował wam coś przemycić takiego z dużej wody. Ja jestem człowiekiem, który dosyć dużo w czasach i studenckich, i później wczesnej kariery zawodowej, dosyć dużo jeździłem po dziwnych miejscach na świecie i interesuję się takimi sportami. No dzisiaj to się nazywa sport, no dla mnie kiedyś bardziej żeglarstwo było sposobem na życie, sposobem też na zarabianie pieniędzy. A tak, jesteśmy przed przejściem, a więc spokojnie wszyscy przejdą, spokojnie. Ci, co gadają przez telefon, też przejdą. Ci też przejdą, spokojnie. To bardzo dobra zasada, która się zmieniła. O tym też będę chciał, żeby z wami porozmawiać, a mianowicie o bezpieczeństwie drogowym, ale tym takim najprostszym, nie jakichś wymyślnych systemach, które bardzo chętnie wam pokażę, ale żeby pamiętać o tym, że najważniejszy element bezpieczeństwa drogowego... Widzicie się zawsze tu. No i co? Jak tylko dojadę, 7 minut, 55 sekund, jestem ciekaw, ile osób z was dotarło aż do tego miejsca. Jak tylko dojadę do domu, wykorzystam światłowód lokalnego operatora, umieszczę to w sieci, wypuszczę trochę na YouTubie, wypuszczę trochę na profilach. Jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy. Ale żeby nie robić z tego laurki, to bardzo bym chciał, żebyście trochę po mnie pojechali. W sensie, co się wam nie podobało, co was drażni, co was wkurzy, co was wkurwia. Yes! Będziemy używać także takiego języka. Także po to, żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu. I będę starał się robić odcinki bardziej monotematyczne. Dzisiaj rozmawiamy o odcinku, który jest wprowadzeniem. Jest pewnie jeszcze niesfornie przegadany, ale gdybym miał dzisiaj zostawić wam jakiś bajt informacji, to powiem wam tak. Wbrew pozorom, polityka ma wpływ na wasze życie. Dosłownie pół godziny temu, bo teraz jest za 10, 18. Dosłownie pół godziny temu Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ogłosił prymat prawa polskiego nad prawem unijnym. Słuchajcie, możecie Unię lubić, możecie jej nie lubić, możecie rozumieć, jak działa, macie prawo też nie interesować się tym, jak ona działa. Prawda jest jednak taka, że od ponad 10 lat jesteśmy beneficjentami, gigantycznymi beneficjentami przemian gospodarczych, które są finansowane przez Unię Europejską, przez tego francuskiego rolnika, przez brytyjskiego pracownika gdzieś na hali, przez niemieckiego inżyniera. Ci wszyscy ludzie składają się do wspólnej kasy i podejmując decyzję, że chcą, żeby te pieniądze były dysponowane przez Parlament Europejski, godzą się na to, że z tych pieniędzy są finansowane polskie drogi, tramwaje, sieci energetyczne, regulacje wałów powodziowych, dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy inwestycji, w tym także moje trackery.
I teraz po co to mówię? Po to, że dzisiejsza absolutnie skandaliczna moim zdaniem decyzja Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że jesteśmy poza Unią. Oznacza, że dzisiaj jeden z 27 krajów Unii Europejskiej dzisiaj mocą swojego najwyższego sądu, jaki istnieje, Trybunał Konstytucyjny jest w tej hierarchii sądowej najwyżej, dzisiaj po prostu pokazał Unii Europejskiej faka. Dlaczego? Dlatego, że takie jest zapotrzebowanie polityczne, żeby ekipa premiera Morawieckiego mogła mieć podkładkę do rzezi, która się odbywa w sądach. O sądach i o tych wszystkich innych rzeczach to będziemy opowiadali w odcinkach, które pewnie nie wszystkich będą interesowały. Natomiast w odcinku otwierającym powiem tylko tak. Jeśli myślicie, że nie interesujecie się polityką, to to oznacza, że jesteście tylko i wyłącznie podmiotem albo przedmiotem obróbki polityki. Albowiem dzisiaj w Polsce zmiany polityczne, które się dzieją, czasem dokonywane przez ludzi, no właśnie nie najmądrzejszych, one mają bezpośredni wpływ na wasze życie. Oni mają bezpośredni wpływ na jakość waszego życia. Jeśli dzisiaj Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej powiedział, że polskie prawo jest ważniejsze od Unii, to nawet jeśli Unia Europejska w swoich zasadach ochrony praw konsumenta będzie gwarantowała wam prawa, na przykład tak zwane prawa nabyte, to niestety, moi drodzy, jeśli te 456 ludzi na wiejskiej w parlamencie przegłosuje ustawę, która was na przykład od jutra zmusi do wyłączenia waszej fotowoltaiki, do wyrwania kabli z licznika, to wiecie, co się stanie? To oznacza, że macie po prostu przerąbane, dlatego że tak akurat jest to na rękę politykom. O związkach pomiędzy polityką a spółkami energetycznymi chyba nie muszę mówić, chociaż poświęcimy temu oddzielny odcinek. Słuchajcie, przejechałem praktycznie całe Śródmieście, dojeżdżam do elektrociepłowni Żerań. Myślę, że ta elektrociepłownia Żerań i składowany za nią wielka hałda węgla do zjarania w ten okres grzewczy jest takim memento mori dla nas wszystkich pod tytułem, co się wydarzy, jeśli nie będziemy się interesowali zmianami w polityce. Ale głównie będziemy rozmawiali o energetyce. Pozdrawiam was z samochodu elektrycznego, który możecie poczytać na profilu Mój Samochód EV. Wideo zamieszczę także na mojej elektrowni PV, więc raczej będziecie mogli sobie zobaczyć i na YouTubie, i na profilu. Jestem bardzo ciekawy, która z tych rzeczy będzie się klikała albo gdzie będą pytania. Bardzo bym was chciał poprosić o zadawanie pytań. Te pytania są nawet nie po to potrzebne, żeby, nie wiem, gdzieś tam podbijać oglądalność czy jakieś takie rzeczy. Jak nie będzie oglądalności, ja z tego powodu nie umrę, naprawdę. Ja próbuję nawiązać kontakt. Natomiast jeżeli uda się wam zadać jakieś pytania albo napisać wprost, co wam się nie podobało, to będzie dla mnie bardzo cenny feedback, dlatego że na początku myślałem, żeby w ogóle robić live'a, żeby robić na żywo przekaz bezpośrednio z samochodu gdzieś tam i żeby była możliwość, żebyście mogli zadawać pytania. Boję się natomiast tylko jednej rzeczy, że tak, odpowiadanie na pytania oznacza, że będę musiał czasem czytać to, co się dzieje na tym czy na ekranie obok, co z bezpieczeństwem w ruchu drogowym nie do końca mi się jakoś klei. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że nie jestem pewien, czy wy chcecie tego live'a. Bo jeśli na przykład chcecie, żeby to był bardziej dialog niż monolog, tak jak w tym momencie to usiłuję zrobić, to dajcie mi po prostu znać. Obojętnie, czy na YouTubie, czy chcecie to zrobić na profilach, po prostu dajcie znać. Jeśli nie chcecie na to poświęcać czasu, to please, chociaż dajcie, nie wiem, tą rękę do góry, czy łapczyk, kciuk do dołu, cokolwiek, co mi pozwoli, zrozumieć, czy to jest ta forma, której byście chcieli. 13 minut. Nie męczę was dłużej. Kochani, albo szanowni bardziej niż kochani. A zachód słońca nad elektrociepłownią. No bardzo ładna rzecz. Muszę się zastanowić, jak wam to pokazać. Muszę chyba sobie zamówić po prostu inny trochę statyw do aparatu. Pamiętajcie, rok 2021 ma się ku końcowi, ale prawdopodobnie to jest ostatni rok, kiedy damy radę jako prosumenci mieć jeszcze korzystne warunki i to gwarantowane na najbliższych 15 lat. Nie zwlekajcie. Jeżeli zastanawiacie się nad własną instalacją, nad własnym źródłem energii, po prostu to zróbcie. Czy ja jestem w stanie poradzić jakąś firmę? Jestem, ale nie będę tego robił publicznie, dlatego że wydaje się, że ci z was, którzy szukają faktycznie informacji, na pewno wiedzą, jak do mnie napisać, wiedzą, jak zapytać. Ci dostają, moim zdaniem, wiarygodny przekaz. Ci, którzy będą chcieli, nie wiem, ponarzekać na tego czy innego wykonawcę, też serdecznie zapraszam. Ja raczej nie będę ich punktował, bo to nie ma sensu. Bo celem jest wasza instalacja, a nie ocena poszczególnych instalatorów. A wydaje się, że dzisiaj jest czwartek, a wydaje się, że nie miną 2-3 dni, będziemy mogli porozmawiać i o elektromobilności na poważnie,
i będziemy mogli porozmawiać w tym małym obrazku o z jedną z firm instalacyjnych, która też Wam podpowie, co warto, co nie warto. Pomysłów mam dużo, natomiast bardzo jestem ciekaw Waszej opinii po tym pierwszym odcinku. No i co? No, trzeba to jakoś zakończyć, więc trochę za Was trzymam kciuki, że poświęcicie chociaż 10 sekund na napisanie dwóch punktów pod tytułem, co się Wam podobało, a co nie. O Jezu, strasznie się rozgadamy. Pa!